Dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa, jak zwykle zresztą. Tu się akurat w tym aspekcie nic nie zmienia. Ja jestem Pabellus i tu się w tym aspekcie też nic nie zmienia. To jest Supermarket Simulator, który ostatnio też się nie zmienia. Ale dzisiaj myślę, że troszeczkę odpuścimy. Pierwszy dzień marca to będzie można jakiś miksik zrobić. Dla odpoczynku trochę od sklepu, bo ileż można w sklepie siedzieć? No można. Jak to życie pokazuje, można. Natomiast to nie oznacza, że dzisiaj nie będzie wielu odcinków. Będzie. Będą. Natomiast otwieramy. Trochę rzeczy nam tu brakuje, bo soki jabłkowe, soki pomarańczowe, ale pieniędzy nie mamy. Więc przyda się zarobić troszeczkę, co nieco. Mamy za to, proszę Państwa, nowe produkty i tutaj szybciutko ceny trzeba ustalić. Myślę, że 14,20 to będzie dobra cena. Ło, jaka przebitka. Tutaj dajmy... tutaj jeszcze lepsza będzie. Tutaj dajmy $26. Dobra. Tutaj na tego łososia możemy dać... 10,50 załóżmy na początek. Tutaj słaba przebitka jest. Ja to powiem, jaki kuźwa, 4 dolary, słaba przebitka. Natomiast tutaj będziemy sprzedawać to za 3,90. No i zobaczymy. Halo, kto mi tu mięso podpierdziela? 13,40 niech będzie. Czy to jest wszystko, co żeśmy tu mieli do ustalenia? Chyba tak. No... Będzie się działo. Pisaliście, że sushi to jest coś, co dobrze schodzi tam w komentarzach. O, ta wzięła za darmochę sobie. Dobra, niech ci będzie. A już marudzi, że... Naprawdę. Ech, miło, że pani równo płaci. Trzeba te soki kupić, słuchajcie. Ale to jeszcze. Dobra, tamten ograbił nas z pizzy, więc ja szybko pójdę, zobaczę, czy... No dobra, dołóżmy nieco. Zostaw te frytki. Pizzę też, no. Ha, mietek, kurde, ile będę dokładał. Dobrze, żartuję, bierz. Zaraz, już biegnę, już lecę, pędzę. Zawijam kiecę. Już, i jestem. Ależ, pan mięsko sobie wziąłeś. O, no co to się tak stało, że wszystko równo płacą? Dobra, wrzućmy te soki. Soki, bo tego brakuje. $31. Co jeszcze? Te dania gotowe. A, sobie pocałuj w wjeździe. Dania gotowe są już nie na samym dole, ale... Ło, synu mój. A, łososia się bierze. A, ja widzę, że Eldorado, że jest full wypas, że... Niech pan bierze. Za taką cenę. O kurde. Dobra, soki powychodziły wszystkie. Niech biorą. Co tutaj jeszcze? Słuchajcie, musimy... To sushi large wzięliśmy, to nie wiem, sushi... A sushi small jest droższe. Zróbmy tak. Zamówmy to. Nie stać mi na więcej. Ej, pani kochana, już biegnę. 27,80. Dzięki. Gdzie ja to mogę władować? Wiecie co? Zrobimy tak. To cudo. Jakieś, nie wiem, jagnięcina? Co to jest? Gościu, weź się przesuń. Tak, cały ser mi wykup. Masz całkowite... Proszę pani, no, pani z dupą pcha, kurna, jak ja próbuję tutaj cokolwiek zrobić... za darmożkę to... moment. 16,20. Całe opakowanie wlazło. To nieźle. Dobra, a to cholestwo... Pabellus w dziurę, kutwa! To dajmy, nie wiem, tu... Gdzie ja to mogę dać w ogóle? Cholera, ale łosoś idzie. Dobra, szybkie ustalenie ceny. 22,30. Dobra, i dołóżmy jeszcze. A, już się nie da. To będzie na dokładkę.
Szybciutko te dania gotowe. Ja się uwijam jak mróweczka po prostu. Ci tam czekają. A, nie mam gdzie soków dać, ale jaja. Cholera jasna. Dobrze, niech sobie tu stoją. Już obsługuję, już. Jesus. Proszę. Pyk, 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 pyk. To jest dopiero Pendolino Eldorado. Uśwa. Wszystkie jajca żeś gościu wykupił? O, masz już, to mięsko schodzi. 90 centów dla pana. Proszę. A pan co nabrał? Kartoszką. Proszę. Orange juice, tak. I co? O, dobra, zaraz będzie orange juice. Ależ mi się burdel zrobił. Ja pierdziule ty. No dobra, na razie tak musi być. Co zeszło? Łosoś zszedł, ale powinniśmy mieć, chyba, nie wiem, to jest to? Tak, łosoś norweski. Już dokładam. Gościu, kuźwa, ja się nie rozdwoję. Jest jeszcze dwóch innych kasjerów. Czego ty, kutwa, ode mnie chcesz? Ach, ty. A to gdzie było? Aha, to już było, dobra. Czekajcie, 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 bo pabelusek się ubija szybciutko jak mróweczka. Dupę mu tylko za... O, jedna sztuka. Eś to pociulu. Dobra, uno momento. Co tu jeszcze? To jest to. To gdzie to było? Tutaj. Dobra. No to na razie styknie. Te łososie chyba dobrze będą schodziły. To by trzeba było jeszcze zamówić. Pyk, 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 pyk. Panie, tu ekspres Pendolino, proszę bardzo. 96, 60. Nie no, ekspresowa obsługa, patrzcie. No ja po prostu wyprzedzam tych dwóch naraz. Razem wziętych. 99. I pyk. Ja nie będę miał chyba co sprzedawać po tym dzisiejszym dniu. Nie no, pani to chyba przygięła pałę jednak. Jedna sztuka i dupę zawróciła. 60 równiutko, proszę. O, to mi się podoba, że pan tyle nakupował. Macie rację, opróżnijcie mi wszystkie półki. Ale za takie kwoty... no dobrze byłoby taką cenę tutaj dać, ale jednak nie. To już 21 jest. Ło. Pa, wyjątkowo straj taśma nie zeszła. Aż dziw bierze. No, coś mi się wydaje, moi kochani, że chyba trzeba będzie dokupić lodówkę jednak. Dobra. No już, lezę. Nie dadzą popracować. 47, 40. No, zapraszam, zapraszam. O, pani ładnie tutaj nabrała tego towaru. O, tam chyba sushi poszło. Ładnie, 156 dolarów, 155,40. A 60 centów dla pani reszty. Tutaj też ładnie, 136,20. Nie no, ekspresowa obsługa klienta, naprawdę. To musicie sami przyznać, że naprawdę ekspresowo to ogarnęło. Kurcaki mi wysły. A to jeszcze z tą pizzą, to jeszcze tutaj sobie możemy podziałać. Dwóch kasjerów stoi, a ta z dwoma kurczakami i sokiem. Idź, idź. No jeszcze narzeka, że chicana, a chciałem wyłożyć. Pipo. No dobra, no nic, no musimy zamknąć dzień, no słuchajcie. 2352, zobaczmy jak to wyszło. 66 dzień, 44 klientów, ale zobaczcie jaki obrót. Ładnie. Startujemy z następnym. Teraz na spokojnie. Myślę, że lodówka to jest coś, czego bardzo potrzebujemy. Powiedziałbym nawet, że panicznie potrzebujemy.
ale muszę zrobić miejsce. Z tego ziomusia tutaj trochę przesunę, będzie mu nieco ciaśniej. No hono. Tego tutaj może się klientela zmieści i ja siebie tutaj ulokuję. O, tak może. Pyk. I mamy miejsce na kolejną lodóweczkę, z tym, że... Właśnie, z tym, że jak to teraz rozlokować? Czy tę lodówkę da się jeszcze przesunąć? Aha, to już, to ona już była tak na maksiora przesunięta. To jest najdalej. Dobra. Kupmy kolejną. Ale najpierw rachunki, bo ja w dniu wczorajszym je zapłaciłem. Ajajaj. No i już się uszczuplił budżet. Kolejna licencja nas tutaj 2800 będzie kosztowała, ale na spokojnie. Chciałbym jeszcze zobaczyć, ilu klientów obsłużyłem. Nie, no to jeszcze... Kropla w morzu potrzeb. Lodówka. To jest coś, czego bardzo potrzebuję. I teraz dalej. Od samego początku musimy zweryfikować te nasze stany magazynowe. Czokapiki, jeszcze na nich pojedziemy. Masło orzechowe na upartego, ale to może się zemścić na nas, więc sprawdźmy. O, mąki trzeba dołożyć. Chlebek. Jesteśmy w stanie na nim jeszcze przejechać dobę, ale oliwa to już musi być. Co tu się? To trzeba zamówić. Mąki, dwa opakowania. Olej. Jedno opakowanie. Ten makaron czerwony. A nie mam na zewnątrz? Może starczy. Jeszcze zostanie nawet. Dobrze, to mamy z głowy, to tego nie trzeba. Jogurty, to są te nowości. Weźmy mąkę, bo ja muszę wiedzieć, ile tego zamówić. Aha, no, to dużo. A tutaj to chyba też jedna sztuka jest. Kuźwa. Liczyć na te zapasy moje, no. Dobra. Ile wrzuciłem mąkę? Tak, wrzuciłem. Dwa kartony. No dobra, na razie na tym pojedziemy. Wrzućmy jeszcze tutaj ze dwa kartony. Sprawdźmy dalej. Ryż basmati. Dobrze, wezmę karton. Sól trzeba koniecznie. Ale ryż basmati, jeden karton, sól, dwa kartony nawet bym powiedział. I tutaj tych takich musów, jeden karton. O, i to akurat dyszka będzie. Proszę bardzo. Ło, nie rzucać lodówkami, kuźwa, przecież to jest sprzęt AGD. Bardzo delikatny. I mój przede wszystkim. No dobrze, przemyślmy ten temat. Żeby zwolnić lodówkę i rzeczywiście mieć więcej tego towaru tutaj, może, to jakbyśmy to mogli zrobić? Co tu się z tych nowości jako pierwsze zaczyna? Łosoś. Nie, musaka. Cokolwiek to jest, dalej nie ustaliliśmy. To jest jakaś taka, to jest ta musraka. Dobra, to wrzucimy tak. Zabierzmy to stąd i w takim razie wrzućmy tutaj. Cholera jasna, czekajcie, bo mi telefon dzwoni. Proszę Państwa, przepraszam za tę przerwę, ale telefon bardzo ważny, więc trzeba było odebrać. W międzyczasie dorzuciłem tutaj te nowości do koszyka i za 7 produktów, słuchajcie, wyszło tyle. Wydaje mi się, że chyba zrezygnuję z tego, bo w tej cenie to ja więcej takiego towaru tutaj podstawowego, że tak powiem, zamówię. Niestety, ale bardzo drogo wyszło. A potrzebujemy jeszcze trochę sklep zatowarować jednak, więc zróbmy to może w ten oto sposób. A później to jakoś będziemy sobie radzić. Mamy $1,396 na koncie w związku z powyższym. Coś tutaj można dołożyć, tak? Natomiast później na bieżąco jakoś jeszcze coś pewnie dokupimy, znając życie.
Mąka. No. Też troszkę mały jest, ale... Ale to nic. Będziemy dalej działać. Czekajcie. Aha, to jest na zapas. Dobra. To jest na zapas. Tylko pytanie. To był używany karton? Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się. Ale profilaktycznie to ten na pewno nie jest używany. To tego postawię tutaj, a tego dam tutaj. O. Sól. Dwa opakowania. To od razu oba wejdą tutaj na półki. Żeby nie było. I jeszcze jedno opakowanie soli. Oj kurczę, powiem szczerze, że... Mimo wszystko, biorąc pod uwagę rzeczy, które tutaj jeszcze robię, niezwiązane w ogóle z kanałem i tylko takie z życiem, muszę przyznać, że stresujący dzień jest dzisiaj taki, ale pozytywnie stresujący. Nie, że coś negatywnego się dzieje, pozytywnego. Ale jeszcze nic nie powiem. Wy się dowiecie w swoim czasie. Ale jeszcze nic nie powiem. Dużo załatwiania. Także takie rzeczy. Proszę Państwa, walczymy dalej. Walczymy dalej. Co tutaj jeszcze? Spaghetti, makaron. Myślę, że na tym byśmy przetrwali. Natomiast chlebek też byśmy przetrwali na tym. Ziemniaki, mleko. Mleko... No na dwoje babka wróżyła, ale jak mi to zmiotą z półki, to się zdziwię. Tak czy inaczej, weźmy... Jak kawusia jeszcze? Kawusia to tu. Kawusia przetrwamy. Miodek bym mógł kupić. Czyli tak, oliwa z oliwek na pewno. Masło orzechowe można wziąć karton, czemu nie? Ryż basmati to już myślę, że mamy dosyć. Jedno opakowanie tego spaghetti. Soki jeszcze by były, a Sprite? No Sprite też by był, ale wezmę, dorzucę tutaj sześciopaki dwa, jeżeli chodzi o mleczko. Jak tam z ciasteczkami? Jak tam z ciasteczkami? No na tych przetrwamy. Czekolady też przetrwamy. Ciucierki by trzeba było dobrać, bo ciucierki się skończą i może te ciasteczka. Dobra, płatki. Na tych przetrwamy, czyli riosy też starczy. Ten brązowy cukier na upartego też starczy, ale ta kawa to by trzeba było dobrać. Gdzie ta kawa? A, tu jest. A wezmę te dwa kartony. Zobaczcie, cały praktycznie koszyk za $343, a tam 7 produktów było za 1002 bodajże. Masakra po prostu. Jakie te produkty już są drogie, tutaj te. Nie wiem, jakby to były produkty premium. Dobrze, z chemii. Zobaczmy, co z chemii. Można by tego siuwaksa karton zamówić. Papier toaletowy na pewno. Mydełko też karton można zamówić. To zamówmy od razu. Gdzieś tu chemia była. O. Czyli tak, ten siuwaks, mydełko, papier toaletowy ze dwa opakowania. Teraz chodźmy na nabiał i zobaczmy. Mozzarella jeszcze przetrwamy, ale minolet trzeba zamówić i parmezan również. Także parmezan leci do koszyka, miodek. A jak tuńczyk i masełko? Cholera, nie wiem, czy wezmą. Nie wiem, czy wezmą. No dobrze. No dobra, wezmę. No, tuńczyk drogi jest. Nie, dobrze, kurczaki ze dwa opakowania. Jak tam frytki? Frytki mamy, ale nie mamy w zapasie, więc trzeba. No i pięknie. Teraz tak, małe jajka. Małe jajka. Dobra, $712. Powykładajmy to, co możemy. Mamy ciuciereczki. Mhm. Wiecie co, poprzekładałbym tutaj, tylko właśnie, jedna rzecz, zorientujmy się,
w rezultacie tego salmona, żeśmy nie zamówili, cholernie drogi jest, naprawdę. 6,30 za sztukę. No bo będę potrzebował lodówki. Będę potrzebował lodówki. No dobrze. Tuńczyk leży mi tutaj, więc czy to opakowanie się nadaje? Tak, jak najbardziej. To przełożymy to tutaj. Niech sobie będzie. No dobra, no, 10,50, ale schodzi. Dalej, to sushi całe, ale tylko które to jest sushi, małe czy duże? A to jest duże sushi, to jeszcze małe sushi. Wszystkich sushi, kurde. Małe sushi jest droższe od dużego sushi. I teraz ciekawe, czy to jest pomyłka? A nie, bo, aha, dobra, rozumiem. To jest duże, ale 8 sztuk, a tu jest 16 małych, dobrze. To chyba ze względu na ilość takie coś. Dobra. Na razie chwilowo przestanę układać, zobaczmy, bo tutaj mamy inne produkty, trzeba się tego pozbyć i tak de facto później będziemy kombinowali z lodówkami, bo inaczej to się nie połapiemy w tym wszystkim. Dobrze, mleka nam wystarczy jak na razie. Tutaj jeszcze będzie w zapasiku trochę. Sprite'y to dopiero po zwolnieniu lodówki, bo na razie nie. To... O, kawę mogę wyłożyć. Łaś ty, synu mój. Kawy jest za mało. Małe jajca. Małe jajca się zmieszczą spokojnie tutaj na full. Tak? No tak, dobra. A czekajcie, bo mi truskaweczka coś tu naciapciała. Co to moje chce? O, wspomniałe wieści, kochanie. O, no i gitara. Wiedziałem, że się ucieszy moje maleństwo. Dobra. Zobaczmy tutaj. Frytek nie trzeba. Ale za to kurczaczki, ta. A kurczaczki w ogóle. A to jest papier toaletowy, to. Cholera, zamówiłem, a tutaj jest. Ej, teraz to mi trochę nie na rękę z tym papierem było w takim wypadku, ale to nic. To jest właśnie tak, jak człowiek rozkojarzony jest, bo załatwia pierdyliąc spraw naraz i jeszcze pracuje. To się później właśnie okazuje takie, o. To weźmy ten papier, ale on się oczywiście nie zmarnuje. To jest tylko kwestia tego, że na co innego pieniądze w tym momencie potrzebuje, na inne rzeczy i można było troszeczkę poczekać, ale... Trudno się mówi, żyje się dalej. Ciasteczka jeszcze pozostaną w zapasie. No dobrze. Teraz dalej. Co dalej? Kawa. My jeszcze tu zapas mieliśmy. Można wyłożyć. Czemu to ma tam stać? Zakręcone jak słoik na zimę, kuźwa. Mydełko całe powinno wejść. Raczej tak będzie. I tak też się stało. Więc na chwilę będziemy mieli spokój. Co to jest? Spaghetti. Tak, spaghetti. No, będziemy mieli zapas. Też można było co prawda poczekać, ale no już jak jest, to dobrze. Niech sobie tu stoi. Te siłwaksy to powinny wejść całe. I tak też jest. A, zaraz. Czy ja to tu właduję? Nie. A to? O, a to tak. Dobra, dobra. Zwolnimy tutaj lodówkę. I ty się ułóż na razie. No dawaj, tu. Dobrze. Oliwa z oliwek. To na pewno wejdzie cała. I na tym myślę, że poprzestaniemy w tej chwili. Cholera, jeszcze ziemniaki muszę. Czekajcie, ja na razie te puste kartony tutaj postaram się jednak zostawiać, bo... To też wejdzie całe. O, jeszcze kawusie mamy. To bardzo dobra informacja jest. To już na tym przetrwamy i będziemy jeszcze mieli zapasik tej kawy. To jest co? Miodek. No dawaj. Miodzio, miodzio idzie tu. I całe wejdzie elegancko. Bardzo dobrze.
Dobra, to też zostawię. I to jest parmezano. To chyba, no może wejdzie cały. A, no i wszedł. Mimolet jeszcze musimy zamówić. Nie mamy, prawda? Tak patrzę, patrzę. Nie, no nie widzę. Ale tu jakieś jajka są, czekajcie. A, to jeszcze miałem małe, ta? A to są te... I to całe opakowanie. Ej, ty, a to jeszcze masło mam. Dobra, masło też wyłożymy. Dobra. To opróżniliśmy. Wiecie co, to małe pudełeczko też zostawię, bo być może się przyda za chwilę. No i okej, to już jest koniec niby. Musimy przełożyć, proszę państwa, produkty teraz te nowe, tak? Czyli tak, musakę i tego łososia pstrąga to żeśmy przełożyli. Teraz jakieś tam skalopki, czy eskalopki, czy co to jest? To które to było? Aha, to tego nie mamy akurat. Dobra, trzeba zamówić. Eskalopki, tak? To ja jeszcze dobiorę w takim razie ser mimolet. Niestety stracę troszeczkę, będę tracił, słuchajcie, na dostawach te $2, ale już tam pal 6. Po prostu potrzebuję pozamawiać na bieżąco to, co mam do zamówienia. Aha, i to już tyle. O, skubany. To są te eskalopki, tak? Nawet podobne. Dobra, to wrzucimy sobie tutaj na tę półkę. O. Dobra, i to mi zajmie całość. Spoko. I to tutaj zmieści się? Kuźwa, co jest? No dobrze, no zostawię ten karton, ale... Do czego wlezie mi to? A to? O, to wlezie. Odłóżmy na razie tu. A, tu jeszcze były. Tak? To jest to samo? Nie, to jest coś innego. A nie, to samo. Dobra, to będziemy mieli zapas. Do czego ja mogę wsadzić to cholerstwo? Akurat tutaj. To są te czopy takie jakby, nie wiem. Mnie to baraninę przypomina, słuchajcie. Natomiast steki. Teraz powinny być steki. Potem sushi. Duże, małe i te czopy. Steki, to będzie to. O, ale mnie już miejsca w lodówce brakuje. O, dobra, to chwileczkę. To uno momento, por favor. Zrobimy to ciut inaczej. Czy to wejdzie tu? Nie. No, kuźwa, nie gadaj, że... Do tego też nie chciałeś. Do dużego, wielkiego pudła to ma wejść? Co to jest? A to jest to sushi. Duże. Dobra, to zrobimy tak. To stąd zabieramy. No nie pije. Czyli to jest małe. Ja jeszcze pierdzielę. A tu jeszcze to są te tutaj. Ale na zamawiałem tego. O, toś zrobił synu interes życia. Następnym razem się trzeba bardziej skoncentrować. Kurcze blade. Gdzie mam wsadzić to cholerstwo? Oprócz sobie w zad. Bo to przecież już naprawdę. Co to jest? A, sushi small. Oddawaj. Ej, dobra, damy to tu. Na razie. Aż mi pies tutaj, kurczę, za mną, za plecami, mój Boże. Ogarnij się, hopie. Czy ja mogę gdzieś coś, jakiś karton? Cokolwiek. No i czyli dużego sushi najwyraźniej nie mamy. No dobra, weźmy te małe tutaj, wystawmy. Trudno, będzie to w taki oto sposób. Się cholerstwo nie chce ze mną tutaj dogadać, to trudno się mówi. Teraz tak. Dajmy może w takim wypadku te steki tutaj na półkę.
To zaraz zejdzie. Już powyrzucam te kartony w cholerę. Co my tutaj jeszcze mamy? Te duże sushi. A, dobra, duże sushi, okej. Okay. Teraz wyrzuciłem... Czekajcie, wyrzuciłem karton po małym sushi? Tak, damy. O, teraz będzie dobrze. Stój mi tu. A duże sushi przełożymy tu. O. Gitara, może być. Dobrze, rewelacja. Nie, 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 nie wyrzucaj kartonu po tym. Nie wyrzucaj. Dobrze. Ależ normalnie... Dobra, steki wyłożyłem. Jeszcze te czopy w takim razie. Duże sushi i małe sushi jest, okej. To jeszcze to. To wlezie tu. To już koniec? O. Dobra. Niech tak będzie. Co tutaj jeszcze mam? Te małe sushi, to nabrałem tego cholerstwa strasznie dużo. Ale dobrze, no, zejdzie. Pisaliście, że to schodzi. Ja się muszę też przyzwyczaić do tych produktów, bo to nie jest takie hop-siup, takie hip-hop i tak dalej. To mogę, nie wiem, to gdzie ja mam to dołożyć. Tutaj niech sobie, no niech sobie na razie stoi, bo jeszcze musimy tak, zabrać soki. To są pomarańczowe, tak. To zabierzemy stąd soki pomarańczowe, bo tu jest miejsce Sprite'a, a damy je... chwileczkę. Bo tutaj były pomarańczowe. To jeszcze jabłkowe zabierzemy. Jabłkowe stąd przeniesiemy tak, jak było, czyli tu. I to już będzie opróżniony karton. A pomarańczowe władujemy z powrotem tu. No i co, kupiliśmy nową lodówkę i dupa z tego wyszła, bo i tak brakuje jeszcze. Chcąc oczywiście robić tak, jak tutaj zaczęliśmy, nie? O ty, panie mój. No dobra. Co tam jeszcze? Te sprajty. Sprajty wejdą mi tutaj w całości. Musimy dołożyć jeszcze tej ala tureckiej coli i tej drugiej też. Ale to akurat mamy tu zapas. Zaczynamy od zwykłej. Naprawdę jedna tylko? Już bym w sobie sam wypił, ale... No i ta turecka może wejdzie. Tak, na pewno. Dobra, i wlazła. Dobrze. Ja to sobie tutaj postawię. Trzeba nieco posprzątać. No to już strasznie nabałaganiłem dzisiaj. Dobra. Nie, no ale ekspresowa obsługa klienta była. Także takie rzeczy. Co tam jeszcze, proszę państwa? Jeszcze papieru mogę dołożyć. Toiletowego. Oczywiście jeszcze tutaj zostanie. Więc chemię mamy ogarniętą. Jeżeli się rzucą na wybielacze, to wybielacze nam zejdą. Czekajcie, nie chcę tego papieru zamykać, bo żebym wiedział, który jest używany. Dziwnie to zabrzmiało, ale taka prawda. Sprawdźmy jeszcze jajka. Średnie jajka jeszcze tam wlezą. O, i to już jest koniec średnich jajek. Natomiast duże, to ogromne jaja, to trzeba by zamówić. Woda jeszcze tutaj się kończy. Ale jakoś musimy zarobić, tak? No, sera też nie mamy. 396 dolców, może mi tam jeszcze styknie. Zobaczmy, ten ser. Zobaczmy, jak tam inne jeszcze, mimo LED. Może na tym pojedziemy, ale tę wodę tutaj to trzeba zamówić, bo ona się skończy. Tę też by się przydało, ale jeszcze przetrwamy może. Bierzemy tę wodę o taką. Aha, te gotowe dania. Z2. Aha, i ziemniaki. Ziemniaki ze dwie paki. No i kurczaka jeszcze dobiorę. I coś jeszcze? A, i te duże jajca.
I te ogromne jajca, 12-pak. To na razie jedno. I tak patrzę jeszcze. No dobra, to wezmę, wiecie co, to wezmę jeszcze może tego tuńczyka. Ile tam mam? 200, 203, tak? Plus tam jeszcze doliczą sobie. No dobra, sprawdźmy. Dobra, 283, ok. Najlepiej, niech to wszystko się wali. Dobra, jaja dołożymy. A, to są te wielkie. Dobra. Całość weszła. Tu mamy tuńczyka, ale tuńczyk to zostanie raczej. Dobrze, jeszcze będziemy mieli na dokładkę. To danie gotowe to tutaj wejdzie w całości. No i weszło. Woda. To jest ta woda nowa. I to też zostanie na... A, mieliśmy tę wodę. Super. Dzisiaj się chyba nie nadaje do nagrywania. Coś tak czuję. Trzeba ochłonąć. Ser wejdzie w całości. Dobra, ziemniaki... O, jak najbardziej. Tutaj jeszcze zmieszczę 3 i będziemy mieli zapasik. A to są kurczaki, tak? No, dokładnie. I teraz kurczaki mogę sobie tutaj na zapas ułożyć. Jasne, i po kurczakach. A te drugie niech sobie stoją tu. Dobra. Proszę Państwa, długo wyszło, przepraszam za zamieszanie, taki troszeczkę tutaj, kurczę, dzisiaj dzień jest, no dosyć intensywny, niestety, są rzeczy, które w międzyczasie trzeba załatwiać, ale dzięki wielkie za obejrzenie materiału, zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcja komentarzy, oczywiście jak zawsze należy do Was, ekspresowa obsługa klienta była i to się liczy, trzymajcie się i do zobaczenia, pa, pa.